Krawczyk, co? Z Radia Maryi. Co telefon można zauważyć w jego pracach, ponieważ 385, wkłada w swoje obrazy mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Przebogata to jest 2 tygodnie pobytu w Polsce. Istnieje możliwość wylotu przed pielgrzymką lub pozostania po pielgrzymce w Polsce. Można też dołączyć się z całych Stanów Zjednoczonych. Także serdecznie, gorąco zapraszamy. I to tyle, co przygotowaliśmy na dzisiejszy wieczór. Ja już z Państwem się żegnam. Życzę błogosławionej i spokojnej nocy. Niech Was broni strzeże Wszechmogący, i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Też z nami pojechała do Brukseli. To jest pan Witold Abako, krakowski artysta, o no, bardzo już ugruntowanej pozycji w świecie historii sztuki. Blisko 200 prac polskich artystów na wystawie i aukcji nowej sztuki w Brukseli. A gdzie szukać tych obrazów, o których pani mówi, jeśli ktoś nas słyszy i mówi, kurczę, może bym taki obraz odkrył? Serdecznie zapraszamy dziś na programy młodzieżowe w telewizji Trwam i Radio Maria. W telewizji Trwam o 18.15 Westerplatte Młodych, a w Radiu Maryja o 21.30 Czas Wzrastania. Gościć będziemy młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Temat: sposób na drukowane. Serdecznie zapraszamy. Jest godzina 3:00. Drugie w domu aukcyjnym, który we współpracy z nami organizuje tę aukcję. Cała oferta jest dostępna do kupienia z całego świata poprzez systemy internetowe, które dostępne są na wszystkich. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Ale mogą też licytacji zbierać udział osoby z Polski, ponieważ z łatwością można licytować i telefonicznie. Wszystkie potrzebne tam wskazówki są zawarte na naszej stronie internetowej artyhouse.pl. Oprócz tego przez systemy internetowe służące do licytacji online, jak jest polski sztuki. Polski rynek sztuki jest mocno rozwijający się. Gdyby pan spojrzał na... Klub Zenit w Anglo-Ameryce Białystok. Jadzia stoi kierowniczka, siedzi Ania Romanowicz, Pulchner, Bieli, potem Karska Małgosia, jest panią profesor w Bibliotece Podlaskiej. Ja tam też studiowałam, nie bibliotece, tylko Politechnice Podlaskiej. Małgosia Karska tutaj. Matematyka wykreślna. Anna Romanowicz jest pisarką podlaską. Tu jest pani Jadzia, już nie pamiętam nazwiska, kierowniczka klubu Zenit. Także pod Pegazem, proszę państwa, pod Pegazem, na Piasta, tam księża przychodzili często na święta też z kościoła parafii Świętego Ducha. Po drugiej stronie miasta była jeszcze parafia Cerkiew Świętego Ducha, no i Kościół Świętego Ducha, to też bardzo podobny budynek jak Cerkiew Świętego Ducha, bo to były dwa takie kopulaste, takie jakby meczety, jakby jakieś takie cyrki czerwone, bo ludzie nie wiedzieli, co to jest ten Kościół Świętego Ducha na Piasta, co to takiego czerwonego stoi, co to za taka czerwona kopuła. To tam przecież, jak ja wtedy widziałam, to Wodecki śpiewał, właśnie, Krynica Welcome to. Dlaczego Anna Romanowicz napisała piosenkę do kabaretu Białystok Miłości Moja, Krynica Welcome to. Ja to śpiewałam nawet w klubie Jubilat na Marewskiej 11, czy tam ile, gdzie kierowniczka była taka siwa, chuda Jadźka, pani Jadzia, bardzo fajna pani Jadzia, kierowniczka, która mówi teraz takim głosem jak ja, bo ja tak troszeczkę się też lubię wcielać artystycznie, żeby no, przypominać, wspomnieć Jadzie, proszę państwa, kierowniczka z klubu Jubilat, tam też występowałyśmy, tam też działała Anna Romanowicz, bo ona tam opiekowała się dziećmi, no i tam skroje Anna Romanowicz w domu miała wypożyczalnię strojów dla dzieci, tam klub
na klubie, tak jak tu w Warszawie, w Polsce, a przy Dobrej 56, gdzie Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego był w kościół, na Kościółku jest, tak, tam klub na klubie i tam nawet taki kabaret Szpilka działał, jeszcze działa w Angloameryce Białystok, szukaj w internecie kabaret Szpilka. To oni zawsze pierwsze miejsce w Polsce zajmowali. Ja też tam śpiewałam. Wybierałam się na koncert. Miałam piękne stroje i na ani jeden koncert nie pojechałam. Bo... Proszę Państwa, ja powiedziałam, nie, daj spokój. Władzia Frygier, czy jak ona tam? Nazwisko taka słynna reżyserka Podlaska, kabaretu Szpilka, kierowniczka kabaretu Szpilka. Także tam na bardzo wysokim poziomie kultura. Tam ludzie już od dziecka śpiewają, tańczą. I tutaj już macie Państwo gotową odpowiedź u Zdzisława Kłosińskiego. Mamy tu w radiu Kończyka wypowiedzi w kilku audycjach Zdzisława Kłosińskiego, który mówi, że nie ma aktora, nie ma aktorki profesjonalnej, profesjonalnego aktora. Tylko albo dobry, albo zły. A tutaj ci, którzy tak, czy to w Gazecie Wyborczej, czy w Radiu Tok FM, od strony Żydków, tak lubili się dzielić, że to ta profesjonalna, to dajmy jej 50 razy więcej pieniędzy. A to ta będzie amatorką, to my jej damy 50 razy pieniędzy mniej. I tak się utrzymywało przez jakiś dłuższy czas, aż teraz nagle już może trochę zelżyło, jak ta linia mysia weszła. No przecież to bardzo Polska jest kościelna, Polska jest papieska, Polska jest katolicka, czy to jesteś w Buwie, czy w Bibliotece Miejskiej na Koszykowej 28, na Niepodległości 213, w Bibliotece Narodowej, to jest wszędzie Polska katolicka, linia mysia, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, stara Warszawa. Mówi Jadzia, kierowniczka z klubu Jubilat przy ulicy Narewskiej. Tam przy ulicy Narewskiej akurat się tak składa, że mieszkała Janina Orzechowska. To jest ta przyszła, czy już teraz była ambasadorowa Unii Europejskiej, proszę Państwa. Państwo pamiętacie prezeskę Unii Europejskiej, prawda? Tę byłą baronową. Jak się ona nazywa? Czy pamiętasz? Czy wiesz? Ona pierwsza do mnie przyszła z Biblią. Ona pierwsza do mnie z Biblią przyszła. Tu będziemy pisać na dole. Jak ona się nazywa? Czy pamiętasz? Czy wiesz? No, wielka dyplomatka Unii Europejskiej. I to wszystko tam na Narewskiej, bo Anglo-Amerykę. Białystok mamy jako Amerykę w pudełku od zapałek. Proszę Państwa, to może takie trochę śmieszne, ale lumery kosmiczne radia naszego Toka FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, to nam właśnie podały, że nawet, proszę Państwa, nasza krówka przyzwoista, Mary Lou, ogląda i słucha naszego radia, bardzo słucha radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Słuchajmy naszego radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Słuchajmy naszego radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Przecież Mary Lou powiedziała, sama Mary Lou, oto ona, proszę Państwa, oto ona, kapelusiku, że radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, że to radio jest najbardziej oryginalne na świecie, proszę Państwa. Czy wy o tym wiecie? Tam jest, tak. Mary Lou w czerwonej czapeczce siedzi. Mary Lou, proszę Państwa. Mary Lou. Zapraszamy Państwa serdecznie do słuchania naszego radia. Tok FM, Euro, Kończyta, Barbie, Baby,
Langstrom Ekstra. Musimy troszeczkę bardziej pokazać naszą krówkę Przyzwoitkę. Jest śliczna, nasza krówka Przyzwoitka, i się nazywa Mary Lou. U nas była zawsze w Ameryce ciotka Mary Floras, która, proszę Państwa, jako rzeczywiście ta Przyzwoitka, proszę Państwa, nasyłała, proszę Państwa, paczki z Ameryki zawsze, że jak w czasie wojny, wiecie Państwo, skąd się wzięła Anglo-Ameryka, Białystok, że dużo ludzi zaczęło migrować wtedy, uciekać do Anglo, to znaczy uciekać już Anglo-Amerykę, Białystok pozostawmy w spokoju, uciekać do prawdziwej, proszę Państwa, Ameryki. My troszeczkę będziemy oświetlać tutaj dzisiaj krówkę, proszę Państwa, krówkę naszą Przyzwoitkę Mary Lou. To jest w życiu, który te kilka świadectw takich jest bardzo, bardzo smutnych właśnie z Europy Zachodniej szczególnie. Nie, to na razie, proszę Państwa, musimy oświetlić krówkę Przyzwoitkę naszą Mary Lou. Tam smutne, niesmutne, krówka musi być, proszę Państwa, dobrze podświetlona, krówka musi być dobrze pokazana, proszę Państwa. Mary Lou, Mary Lou. Tak. Krówka Przyzwoitka, Mary Lou. Nawet troszeczkę więcej wrzasków, ale, proszę Państwa, krówka Przyzwoitka musi być dobrze podświetlona, proszę Państwa. O, proszę bardzo. Krówka Przyzwoitka Mary Lou. Proszę bardzo. Krówka Przyzwoitka Mary Lou. Jest. Tak. Czyli Państwo zobaczą. Nawet przyciszyłam to, co ten ksiądz tu wygaduje. Mielibyśmy szanować je o zmierzchu. To ta sama logika śmierci w działaniu, nieubłaganie. Proszę Państwa, śmierć jest od diabła. Dlaczego? Dlatego, że śmierć jest konsekwencją grzechu Adama i Ewy. Śmierć jest konsekwencją grzechu Adama i Ewy. Żeby Adam i Ewa nie zgrzeszyli, to przecież byśmy nie umarli, prawda? To przecież byśmy nie umarli. No, konsekwencja grzechu. Tutaj żadnej miłości, żadnej mądrości w tej śmierci nie ma. I ten ksiądz, to co wygaduje, to musimy go przyciszyć. Tutaj pioseneczki w RDC, świeckość, ateizm i żydostwo. A tutaj ta linia moherowa, co ksiądz... To ksiądz chce powiedzieć, proszę Państwa, że w śmierci jest mądrość Boża. Mądrość Boża to jest taka, że jeżeli my cierpienie w ogóle znosimy, cierpienie, bo rozumiemy, że Bóg dopuszcza cierpienie, ale tylko na jakiś czas, od razu powiem, jako pogotowie ratunkowe, że Bóg dopuszcza też królów. Nie po to, że są dobrzy, ale że są takie opcje, że Bóg dopuszcza na jakiś krótki czas. Ewangelium Witte, 64 rozdział. Człowiek chce zawładnąć tymi dwoma momentami życia, w których wszystko zależy od Boga. Niedoskonały człowiek chce zawładnąć tymi momentami życia, czyli niedoskonali królowie ziemi, którzy wcześniej czy później są skazani na zagładę przez Jahwę. A co Jahwe zrobi i jakich królów naśle, aby zniszczyć Babilon Wielki? Zachęcamy Państwa do oglądania Babilon Wielki w Google. Wielki Babilon, Babilon Wielki. I tam jest na temat dwóch prostytutek, Ohola i Oholiba, bo że są dwie lesbijki, że są dwaj chłopcy, bo tutaj już Radio Maria mówi, że to są wykolejeńcy, a przecież w Biblii czytamy o przyjaźni, proszę Państwa, Jonatana do kogo? Do Dawida i wzajemnie. Także proszę czytać na temat różnych ciekawostek w Biblii. Zabezpieczenia, ostrożności, środki ostrożności, aby zmniejszyć
wszelkiego rodzaju liczby zdarzeń drogowych. Dobrze. Cierpienia będą, bo my nie jesteśmy w stanie na chamstwo wpłynąć. Chamstwo jest chamstwem i to, że macie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 56, no wyskakuje chamka z autobusu 118 i kaszle od razu. Gdzie idzie? Do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Czy chamkę można nauczyć? Nie, bo z chamstwem nie ma jak walczyć. Także no niestety jak księże katolicki, niestety ludzie tak postępują i nie możesz powstrzymać ręki bezbożnika, żeby ciebie nie zabił. Ośrodek zdrowia, apteka, szkoła czy sklep nie ma wejścia dla wózku inwalidzkiego. Ile było reportaży w ten sposób poświęcone. No i dobrze, bo tym ludziom szczególnie należy się właśnie pójście na rękę. A z drugiej strony popatrzmy, eliminuje się te osoby, które być może na tych wózkach by mogły usiąść. Z jednej strony zaostrza się przepisy w naszych domach. Mamy te czujniki tlenku węgla, czyli czadu potocznego, teraz prawda? Przyciągnęła się ostrzega, żeby piszczało, to wszystko było włączone. Mamy odblaski, muszą być znaków ewakuacyjnych w kinie, w teatrze, aby do minimum ograniczyć liczbę ofiar. A z drugiej strony likwiduje się także mieszkańców tych domów, gdy staną się ciężarem dla rodziny, a potem także tłoczy się dla społeczeństwa. Eutanazji żądają lub proponuje się z dwóch przyczyn, a właściwie pod dwoma zręcznie tutaj pretekstami. Pierwszy to jest skrócenie życia, które zdaje się być zredukowane do stanu wegetatywnego, kiedy osoba straciła przytomność, świadomość i godność, to jest takie jedno. I właśnie druga to położenie kresu nieznośnym cierpieniom, których doświadcza zarówno osoba, jak i otoczenia. Więc eutanazja wtedy jest przedstawiana i rozumiana jako forma współczucia. To jest przeinaczenie, wypaczenie cnoty chrześcijańskiej, którą zarzucono przeciwko jej źródłu. Bo przecież współczucie, jeżeli ono jest prawdziwe i wychodzi z serca człowieka, jest skierowane dla dobra tego człowieka. Nie współczuje po to, żeby współczuć przede wszystkim, nie wiem, rodzinie, otoczeniu, prawda? Tylko współczuje człowiekowi cierpiącemu. A tutaj w imię współczucia, no tego człowieka po prostu się eliminuje, mówiąc delikatnie. A więc jest to przeinaczenie, wypaczenie cnoty chrześcijańskiej. A więc jak pomóc tym, którzy stracili nadzieję, skoro rozpacz daje prawo do śmierci? Mówi ojciec Daniel Ange. A przecież można dziś niemal całkowicie uśmierzyć cierpienie fizyczne. Z powodzeniem robi to medycyna, tak zwana medycyna paliatywna. Nie zabijaj, to jest nienaruszalne prawo moralne całej ludzkości. Kiedy się je naruszy, pamiętajmy, kiedy się je naruszy, nie jest ważne, na którym etapie, czy początku, czy w środku, czy na końcu, wszystko pęka i rozpada się w pył. Jedno z dwojga. Albo jest to absolut, śmierć rzecz, jest konsekwencją grzechu dyskusji, Adama, debatą, głosowaniu. Śmierć jest wszystkie możemy z tego zrobić, nie wiem, ustawy, Adama, ustawki i tak dalej. Zatem modyfikacje. Albo absolut, świętość, albo będziemy dyskutować, modyfikować, zmieniać i jakieś tam. A wówczas da się usprawiedliwić wszystko. Bo i ludobójstwo się dało usprawiedliwić, popatrzcie. Przecież były normalne. Można powiedzieć sejmowe, bo to był przecież no to był sejm, prawda, wtedy były ustawy normalne, rządowe, prawda, przyjęte w latach 30. Ludobójstwo było legalne, przegłosowane przez tamtejszych, prawda, deputowanych, nie wiem jak to się nazywało wtedy w Niemczech przedwojennych, no ale to był parlament, na wzór naszego parlamentu, czy również mordowanie w imieniu narodu, w jakichś tam okolicznościach, bo jest zagrożenie, czy wreszcie wojna. Są takie kraje, które do dzisiaj są w stanie wojny, bo czują się atakowane, czują się w niebezpieczeństwie i tym samym ich prawo pozwala na bardzo, bardzo wiele. Dlatego tutaj jeszcze raz, no nie ma bardziej chyba takiego osobistego, mocnego dokumentu jak Ewangelium Vitae Ojca Świętego. Świętego Jana Pawła, który mówi, że tutaj 65 punkt, eutanazja jest poważnym naruszeniem prawa Bożego. Jako moralnie niedopuszczalne, dobrowolne zabójstwo osoby ludzkiej, eutanazja
staje się aktem jeszcze bardziej godnym potępienia, gdy przybiera formę zabójstwa dokonanego przez innych na osobę, która w żaden sposób jej nie zażądała, ani nie wyraziła na nią nigdy zgody. Szczytem zaś samowoli i niesprawiedliwości sytuacja, w której niektórzy, na przykład lekarze lub prawodawcy, roszczą sobie władzę decydowania o tym, kto ma żyć, a kto powinien umrzeć. Kiedy człowiek uzurpuje sobie tę władzę, życie słabszego zostaje oddane w ręce silniejszego, nie ma istotnie gorszego, jak w ten sposób właśnie traktowanie. I tutaj też pytamy się, dobrze, walczysz o zniesienie kary śmierci. I dobrze, bo były takie, są takie poczynienia, są takie środowiska, zbierają podpisy, robią pikiety, robią marsze, piszą różne tutaj odezwy, ale to dziwne, że ci sami nieraz, którzy walczyli o zniesienie kary śmierci, chcą wprowadzić ją do szpitala, właśnie godząc się na eutanazję. W krajach zachodu eutanazja rozprzestrzeniła się lawinowo, z zawrotną prędkością. Zalegalizowana jest tam, gdzie nie wszędzie jeszcze w praktyce ona oznacza to samo, ale tutaj najbardziej szokujące są dane w krajach Beneluxu, więc Belgia, Holandia, Luksemburg, na chwilę obecną jako jedyne państwo w Europie zalegalizowały skrajnie liberalną eutanazję. To jest w Belgii było w 2002 roku, w Holandii w 2001 i w Luksemburgu w 2008. Niemal połowa eutanazji wykonywanych we Flandrii nie została oficjalnie zgłoszona w Federalnej Komisji do Spraw Kontroli Ewaluacji Eutanazji, która w gruncie rzeczy jest jedyną izbą rejestracyjną i tak dalej. To ojciec Daniel Ansz tutaj podaje. Tutaj jeszcze jest taki przykład, zapisał sobie. Minionego lata w Brukseli, usłyszawszy to, co usłyszałem, przeżyłem szok. Pewien mężczyzna płakał, ponieważ jego zupełnie zdrową matkę poddano eutanazji pod pretekstem, że w nocy miała udar. W katolickim centrum opieki paliatywnej, to znaczy w miejscu, w którym z definicji człowiek powinien się czuć bezpieczny, systematycznie proponuje się eutanazję, zazwyczaj z powodu braku łóżek i wysokich kosztów zabiegów medycznych. Najgorsze w tym wszystkim jest trywializowanie eutanazji i uśpienie sumień. Otóż popatrzmy, tutaj przykład też, 60-letnia kobieta, ciesząca się dobrym zdrowiem, mówi: 10 września poddaję się eutanazji. W przeddzień zapraszam na pożegnalne przyjęcie. Na domę złego uważa się za katoliczkę. Tutaj ojciec Amort, tutaj to ojciec Amort, ojciec Daniel Anża, ale no blisko też jest do ojca Amorta, który jest, jak wiemy, najbardziej tutaj sławnym piszącym egzorcystą, bo to wszystko łączy się przecież z podkuszenia złego ducha szatana. Tak więc tyle, jeśli chodzi o te rozważenia wstępne. Nie mamy wątpliwości, to właśnie nie ma dyskusji, że gdzieś tam można, na ileś tam procent, na ileś tam jakichś tam przypadkach jest na życie ludzkie świętością, tak je traktujemy, tak je przyjmujemy i cały wysiłek powinien być na tym, że ludzie chorzy, uśledzeni powinni być wspierani, by mogli dalej prowadzić to życie w takiej mierze, jaki to jest normalny na sprawność. Eutanazja bezpośrednio, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu papapę, życia papieża, chorych, jest na moralnie przecież Jezus mówił, że nawet abyście nikogo na ziemi nie nazywali ojcem swoim, ale rabbi, żebyście nie mówili, nauczycielu, żebyście nie mówili, ale to wszystko mówicie. Nawet za cenę skrócenia jego życia może być moralnie zgodnie z ludzką godnością, jeżeli śmierć nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako środek, lecz jest jakoś przewidywana i tolerowana, że kiedyś właśnie przyjdzie. Opieka paliatywna stanowi pierwszorzędną formę bezinteresownej miłości. Z tego tytułu powinna być ona bardzo mocno oczywiście popierana. Wysłuchali Państwo powtórzenia wczorajszej katechezy. Gdybyście okiem, wady ruchy blask, żyło się wesele.
Wspomnienie chodzi o to, że Biblia jest Słowem Bożym. To, co wcześniej napisano, dla waszego pouczenia napisano, abyście przez cierpliwość pism nadzieję mieli. I tu o to chodzi. Pism nadzieję mieli, a nie, że wspomnienia, a że melancholia. To nie o wasze jakieś takie łaski chodzi, tylko chodzi o Słowo Boże, o to, co Bóg chce, że Bóg stwierdza, twierdzi, że dla was jest to dobre, że dla was tamto, a wy sami nie róbcie tego. Także, proszę Państwa, tutaj Warszawa to taka jest moherowa, jak to mówią, że jak moherowa, to i cygańska, i lubią bawić się, kula i dusza piekła, a to nie o to chodzi. Czytaj Słowo Boże, tak każe Jahwe Oliwa. No to było też trochę zaskakujące, jak tu przyszłyśmy, że no, najlepsza szkoła, oni lubią tak śpiewać. Całą noc, kulaj dusza, piekła nie ma. Także proszę Państwa, nie dajmy się zwariować, oszukać szatanowi, diabłu, a mamy. On jest profesorem, który przez 6 tysięcy lat tak zwoli. Nie dajmy się wewnątrz, nie dajmy się diabłu, a uciekuje. Uciekuje, no tak. Ja myślę, że w ogóle fajne jest to, że uczniowie, że... To linia jest też taki, misia. Że uczniowie linia sami misia. Uważają, że Jan Hus został spalony i ta linia misia nie lubi, jak my o tym będziemy mówić, że Jan Hus został spalony. Linia misia nie lubi tego, że my o tym będziemy mówić. Inspiracje biblijne w literaturze i kulturze polskiej. Drugi, ojczyzna Polska w twórczości od Karola Wojtyły do Ojca Świętego Jana Pawła II. Trzeci, jestem dumny, że jestem Polakiem. No Polakiem, Polakiem jesteś. Przewidziane są linia mysia, linia mysia. Prosimy go przyjechać na Burkana. Radia Maryja i Fundacji Nasza Przyszłość. Wszystkie konkursy są organizowane w ramach akcji 1% na wychowanie dzieci i młodzieży. Dziękujemy Państwu za pozytywną odpowiedź w ubiegłym roku. O odpowiedź podobną, a może jeszcze lepszą w tym roku. Prosimy o ten 1% na wychowanie dzieci i młodzieży. Opowiadamy Państwu o tym, mówimy o tym, dzieci i młodzieży polskiej, o wychowanie w duchu katolickim, cywilizacji łacińskiej i w duchu polskiej. Wystarczy tylko wypisać w zeznaniu podatkowym KRS 00091141 KRS 591-141. Będziemy również mówić Państwu. Odpowiedzialny za konkursy, te, o których powiedziałem,
ich organizowanie jest ojcu Grzegorz Wąs. Dziękujemy serdecznie ojcu. Od początku słyszeliśmy, nie da się Słuchają Państwo Radia Maryja w programie Nocny Mał. Czas na cykliczną audycję Głos z Krakowa. Przed mikrofonem Radia Maryja pan inżynier profesor Janusz Kawecki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie w kolejnym Głosie z Krakowa. Dziś wczesny Głos Krakowa słuchacze stali przyzwyczaili się do tego, że niekiedy Głos Krakowa audycję w danym tygodniu rezerwuję wyłącznie dla siebie. A to po to, żeby z Wami, drodzy słuchacze, podzielić się wieloma informacjami, spostrzeżeniami. No a tych nagromadziło się ostatnio dużo, bo i takiego spotkania bezpośredniego z Wami nie było. Trzeba więc w jakimś momencie, a taki moment na przełomie roku wydaje mi się szczególnie dogodnym, aby taką rozmowę podjąć. W tej rozmowie będą przykłady. Będą przykłady, bowiem verba docens, exempla prahunt. Słowa uczą, ale przykłady pociągają. Przywożać więc będę przykłady, a na końcu tym, którzy dotrwają do końca tej audycji, postaram się przekazać zaproszenie. No, może informację dla wszystkich, którzy słuchają poza Krakowem i okolicami Krakowa, a dla tych z Krakowa to także zaproszenie. Ale zacznijmy od takich przykładów. Przykładów, które pouczające są. Zacznę od tego pierwszego. Były już, całe szczęście, dyrektor jedynki Polskiego Radia. Pozwólcie, że nazwisko przemilczę, bo wstyd je tutaj nawet wymieniać. W sposób wręcz ironiczny potraktował hymn Polski. Użył go bowiem, by ratować lukratywną synekurę. Nie zapomnę mu tego profanowania Mazurka Dąbrowskiego. I ku nauce przypomnę słów kilka pięknego dekalogu Polaków, opracowanego przez Zofię Kossak-Szczucką. To już 75 lat temu ta ceniona katolicka pisarka ten dekalog opracowała. A zaczyna się on tak. Jam jest Polska, ojczyzna Twoja, ziemia ojców, z której wyrosłeś. Wszystko czymś jest, o Bogu mnie zawdzięczasz. To są słowa rozpoczynające ów dekalog. A w punkcie drugim tego dekalogu napisano. Nie będziesz wzywał imienia Polski. Łaski chwały, kariery albo nagrody. Były dyrektorzy jedynki Polskiego Radia. Nie można tak hymnu naszego profanować, zabawiać się nim w taki sposób. To mnie bolało. Kolejna sprawa. To było 20 grudnia ubiegłego roku. Słuchałem tego karnawału trybunalskiego i muszę przyznać, że zmobilizowałem się do napisania listu otwartego do prezesa Trybunału, pana Andrzeja Rzeplińskiego. Od wielu osób, które z tym tekstem się zapoznały, otrzymałem wiele takich
pozytywnych opinii, że cieszą się, że to właśnie zostało umieszczone, że opublikowane w naszym dzienniku. Ja ten list napisałem przede wszystkim dlatego, że żeby zamieścić w nim informacje, jak to właściwie wszystko się odbywało. Żeby tę otoczkę wielu nieprawdziwych informacji czy przekłamań przekazywanych przez stronę szczególnie aktywnego bardzo medialnie pana Andrzeja Rzeplińskiego, żeby je pominąć i rozpatrzyć tylko to, co jest faktem. A mnie przede wszystkim zmobilizowało do napisania tego listu to, iż na stronie internetowej Trybunału, gdzie życiorys przewodniczo prezesa jest podawany, była informacja o tym, iż właśnie w roku 2015 na początku otrzymał on taki szczególny medal, Pro Ecclesia et Politica. I to zobowiązanie. Wszyscy, którzy taki medal otrzymują, przywrócenie raju, starędzie biblijne. Zachowanie zasad etycznych, do dbałości o godność sprawowanego urzędu. Na temat raju, królestwa Bożego, orędzie biblijne. Jaki jest orędzie biblijne? Ciągle w Bożym raju. Ostatnio wiele osób, które spotykam, pytają się mnie, no widzisz, napisałeś, a on nawet może i tego nie przeczytał, bo przecież nie zrezygnował. Tak, nie zrezygnował. Ale przecież nie to było zasadniczym powodem napisania tego listu otwartego. Ten list był także otwarty dlatego, żeby uzmysłowić tym wszystkim, którzy go przeczytają, o tym, jak sprawy się mają, jak one przebiegały, jak interpretacja prawa przez tych, którzy mają dbać o rzetelność i zgodność stanowionego prawa z konstytucją, jest nakręcana. Pamiętam ten czas, kiedy to początek czerwca, pan jeszcze prezydent elekt Andrzej Duda otrzymał oficjalny akt wyboru na prezydenta i wtedy zwrócił się w swoim wystąpieniu z prośbą do rządu i rządzącej w Sejmie koalicji PO-PSL o wstrzymanie się z poważnymi zmianami ustrojowymi w okresie przejściowym między odejściem poprzedniego prezydenta a oficjalnym objęciem tego urzędu przez nowego prezydenta. Tak się zastanawiałem, o co tu chodzi. Tym bardziej, że tak szczegółowo wtedy nawet nie analizowałem tego, co się dzieje wokół przygotowywanej, właściwie wzmocnionym tempie, szczególnie w tym ostatnim okresie, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. No i 27 maja najpierw Sejm uchwalił, ale potem jeszcze była w Senacie, potem dyskusja i ostateczne uchwalenie nastąpiło tej ustawy w dniu 25 czerwca. No i właśnie myślę, że wśród tych, o które miałyby stanowić o poważnych zmianach ustrojowych i o ich niewprowadzanie, wstrzymanie się z tymi poważnymi zmianami ustrojowymi, zwracał się do tej rządzącej koalicji PO-PSL prezydent elekt Duda, to właśnie o tej ustawie zapewne myślał. Pamiętamy, co się dalej działo. Potem już w ostatniej fazie mówienie przez tych, którym wykazane zostało niekonstytucyjne działanie przy przyjmowaniu i uchwalaniu tej ustawy ostatecznie 25 czerwca ubiegłego roku, zaczęli opowiadać, że to trzech sędziów wybrano prawidłowo, a dwóch nieprawidłowo, niekonstytucyjnie. Sięgnąłem do tej uchwalonej przez nich ustawy 25 czerwca. Artykuł, który o tych wyborach przedterminowych mówi, to artykuł 137, tak zwany przejściowy. Czytam go. A zapisane w nim zostało takie lakoniczne zdanie. W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015, termin na złożenie
wniosku, o którym mowa w artykule 19 ust. 2, wynosi 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Wszystko to koniec tego zdania. To w tej ustawie, uchwalonej 25 czerwca, nie ma w ogóle mowy o tym, że są jakieś podziały na trzech i dwóch sędziów, tylko mówi się o wszystkich w roku 2015. Nie było tam podziału na tych trzech i dwóch. Dopiero 3 grudnia 2015 w punkcie 8 wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie dotyczył artykułu 137, Trybunał Konstytucyjny dokonał rozdzielenia na sędziów dwóch terminów. Chociaż w tym przywołanym przed chwilą przeze mnie artykule tego nie ma. To Trybunał Konstytucyjny dopiero 3 grudnia ubiegłego roku mówi o tych, którzy kończą kadencję 6 listopada i tych, którzy kończą kadencję 2 i 8 grudnia. I twierdzi, że wobec tych pierwszych to ten zapis jest konstytucyjny, nie narusza konstytucji. A wobec tych drugich to narusza konstytucję. Wyraźnie Trybunał mówi o jednym zdaniu, jednego artykułu ustawy z 25 czerwca. Czyli co? To jedno zdanie jest częściowo konstytucyjne, częściowo niekonstytucyjne. No, panowie, przykazanie kto zwinni urzędujący wtedy to, co to jest niekonstytucyjne, to było nie przykazanie, było słowem Bożym. Cóż, to było święte. Nie wolno było jego wyrzucać z Biblii, bo coś, że to za ważne, za bardzo ważne, że może być podejrzenie takie, tak, może to przykazanie mogło być bardzo istotne, drugie przykazanie. My do tego będziemy wracać. Nie będziesz czynił obrazu rytego, bo ważne. Dlaczego? Dlatego, że chodziło o bałwochwalstwo. A my nie możemy, proszę Państwa, wchodzić w bałwochwalstwo, bo to jest wielki wstyd, że ludzie chcą siebie uczcić, a Pana Boga nie. A no właśnie wstyd. Wielki wstyd. Nie trzeba prawnika, to dziecko rozumie. Różnymi interpretacjami. Dziecko rozumie, że to jest wielki wstyd. Tłumaczył coś, co normalnie ludzie czytając jako zapis prawny rozumieliby inaczej. On z kolei do dziecka to ci powie. Nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, powiedział Jezus Chrystus. Czyli z tego wynika, że Jezus nigdy dzieci też sam nie lekceważył. A ci faryzeusze, zadufani w sobie, uczeni w piśmie i faryzeusze, no i mogliby mieć też jako narzędzie ci faryzeusze Krystynę Pawłowicz. Oni nie chcieli, żeby tu dzieci jakieś mówiły. Głupoty powiedzą, że dzieci gadają głupoty, bo dziecko to jest małe i trzeba dziecko konopnicka. Uczyć cię kasze, powiedziała, wiesz. A po tej rozmowie konopnicka nie taka głupia była też. Wiedziała, że u dzieci jest potencjał ogromnej wiedzy. Dzieci są bardzo mądre. Starałem się prowadzić rozmowę tak, aby ruszyć do przodu z obsadą Trybunału Konstytucyjnego. Ruszyć do przodu, jak nie znają Biblii, wiesz. Mistrza Świętego Biblii nie mają. Ani w sercu, ani w głowie. W sprawie wyboru przez Sejm sędziów. No i Jadule. Już 11. Poznaliśmy, jak się to wszystko odbyło. Katrin Ashton, prawda? Jak ta baronowa się nazywała w Unii Europejskiej. Katrin Ashton, no właśnie. Decyzję o umorzeniu. Ale do tego wrócimy tematu. W 10-osobowym składzie na posiedzeniu niejawnym. Katrin Ashton. Prokurator Generalny i Sejm wniosły wcześniej w swoich pismach o umorzenie sprawy. Sejm, prezydent Andrzej Duda oraz PiS podkreślali, że Trybunał nie może badać uchwał Sejmu, bo dotyczą one indywidualnego wyboru sędziów, a Trybunał nie jest sądem faktów, ale prawa.
No i rzeczywiście podjął Trybunał decyzję, że umarza rozpatrywanie tej sprawy. Z tym, że rozpatrywało go tylko 10 sędziów, choć 5 następnych jest zaprzysiężonych. Nie zostali przez sędziego Rzeplińskiego dopuszczeni do rozpatrywania tej sprawy, do tego posiedzenia. Czy ta decyzja może załatwić sprawę? Z 10, 7 było za takim rozstrzygnięciem, umorzeniem sprawy. 3, Rzepliński, Marek Subik i Andrzej Wróbel zgłosili zdanie odrębne. Czy to może zakończyć sprawę? Wątpię, bo Trybunał pracował w składzie niezgodnym znowu z ustawą o Trybunale już obecnie obowiązującą. Nie było 13 sędziów obecnych. No i znowu pojawiają się nowe wątpliwości. Zostawmy sprawę Trybunału. Przejdźmy teraz do innych przykładów, które też uczą. Jest takie miejsce w Krakowie, w którym umieszczono płytę z zobowiązaniem wypisanym wyraźnie i jednoznacznie. Zwrócił mi na to uwagę niedawno, przesyłając mailem tę wiadomość, pan Józef Wieczorek, to znany w Krakowie dokumentalista, który dokumentuje różne wydarzenia, sytuacje, które odbywają się w Krakowie i szerzej w Polsce, przedstawia je na stronie internetowej, przedstawia tam filmy, fotografie, bardzo ciekawe. No i w tej jego przesyłce znalazłem właśnie fotografię z płytą, na której jest napis: na tym miejscu stanie pomnik tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956. To miejsce w Krakowie to Plac Inwalidów, obecnie nazywany. Za PRL-u nazywany był Placem Wolności. Tam wtedy stał inny pomnik. Usunięto go, ale nie umieszczono tego właśnie, który miał tam stanąć. Umieszczono więc tylko na płycie zobowiązanie. Zapisano je na kamieniu. I do dziś jest ono wyzwaniem, że nie zostało zrealizowane to zobowiązanie w Krakowie. A w Morawicy takiego zobowiązania nie zapisywano. I jak się okazuje, powstaje tam wyjątkowy pomnik. Pomnik niezłomnych ojczyzna. Na Polskiej Górze Przemienienia w Morawicy koło Krakowa. Pomnik będzie widoczny z daleka. Także z autostrady A4, z lotniska w Palicach, z samolotów. Długość pomnika 18 metrów, wysokość 11. To wszystko jest opisane na stronie parafii tamtejszej. Parafii i ten pomnik ma już poświęcony kamień węgielny. A zakłada się, że będzie on odsłonięty. Będzie on odsłonięty 23 kwietnia bieżącego roku. Jest Rada Realizacji Pomnika Niezłomnym Ojczyzna w Morawicy. W imieniu tej rady informował o tym na stronach internetowych i jeszcze oddzielną przesyłką o tym także kamieniu węgielnym ksiądz Władysław Palmowski. Jak ten pomnik będzie wyglądał, można zobaczyć na stronie internetowej. A jeśli chodzi o to uczczenie tych, którzy na to uczczenie zasługują, to nie tylko w Morawicy, ja już wielokrotnie tutaj w Krakowie zapraszałem i będę zapraszał pana prezesa Kazimierza Cholewę, prezesa Towarzystwa Parku imienia doktora Henryka Jordana. A to jest Jaśka, szczególne miejsce, jak matka edukacyjne, pamięci tych, którzy, gratulacje, którzy zasługują na zachowanie, gratulacje, na swą postawę heroiczną w sprawie ojczyzny, w sprawie Polski, Polaków. No i wkrótce będą dwa następne pomniki odsłaniane. Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, i Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Będzie to
końcem lutego. Jeszcze przed tą uroczystością zaproszę pana prezesa Kazimierza Cholewę, żeby szczegółowiej tę uroczystość przedstawić. Ale to nie jest tak, że o niezłomnych w Krakowie zapomnieli. Tylko tam, w tym miejscu, które przedtem omówiłem, no niestety miało coś stanąć i jeszcze nie stanęło. A zobowiązanie jest wyryte na kamieniu. Dostaję listy od wielu, między innymi, no nie chciałbym tutaj, nie mam możliwości nawet odpowiadania na te listy od wielu ludziom. No, na przykład pani Maria Szymańska z Warszawy opisała, jak to w jej parafii, w gminie Białołęka uczcili ten wyklętych, niezłomnych. Byli wtedy też młodzi, którzy podczas mszy świętej wznosili także intencje chalne. No i pani dzieliła się jeszcze z taką informacją, że jej zdaniem to w poczet tych wyklętych niezłomnych należałoby również zaliczyć profesora Szaniawskiego jako najdłużej więzionego w PRL-u. No i myślę, tak pani dodaje w swoim liście, że ktoś mu pomógł spaść z góry. Nie wiem, jak te intencje odnośnie do zaliczenia do wyklętych, niezłomnych właśnie profesora uwzględnić, ale pani tutaj pewną inicjatywę i spostrzeżenie wyraża i to dlatego, że skieruje je właśnie do Radia Maryja, także do Głosu z Krakowa. W Głosie z Krakowa ostatnio miałem dość dużo listów odnośnie do tych audycji, które związały się z Kołymą, z Magadanem, bo wielu ludziom przypomniały się czasy, które słyszeli, może tam kusoczek, jak pisze mi pan Henryk Malinowski, było do tego, do Kołymy od jego miejsca zesłania, ale właśnie wspomnieniami się dzieli w tym swoim liście. Dziękuję panu za te wspomnienia. No i wszystkich oczywiście trudno tutaj wymienić, ale piszę wiele osób z podziękowaniem za to spotkanie z tym profesorem Zwolińskim, za to pokazanie tamtego miejsca. Myślę, że to są bardzo ważne o Polsce i Polakach i historii naszej spostrzeżenia i że one żyją w naszej pamięci. Kolejna sytuacja, to tak trochę różne. Teraz przejdę może do spraw kultury. No chociaż tak trochę tylko ten temat będę próbował udźwignąć, bo w naszym dzienniku był bardzo ciekawy wywiad z panem wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, który przyznał się, że po objęciu urzędu dowiedział się o nowej instytucji, która powstała w Łodzi i co do której jego poprzedniczka przed zakończeniem swego urzędowania podpisała umowę odnośnie do wspierania przez Ministerstwo Kultury tego Narodowego Centrum Kultury Filmowej z zobowiązaniem umowy na 50 lat do 2065 roku i zagwarantowaniem finansowania jej. No, ciekawe te zobowiązania różne wychodzą z ostatniego okresu, ale popatrzmy na ludzi kultury. Byłem 27 grudnia na Opłatku w Arcepana. Tam przewodnicząca bardzo dobrze przygotowała ten opłatek. No, pewne organizacyjne sprawy doprowadziły do tego, że trochę frekwencja nie dopisała. Ale myśmy się tym nie martwili. Był ksiądz opiekun, było też 12 osób, z którymi mogliśmy porozmawiać na ten temat. I na zakończenie otrzymałem taki upominek. Tym upominkiem był obraz namalowany przez panią Marlenę Nizio o Madonnie Płaczącej. Pochwaliła się też, że Madonnę w tym samym stylu namalowano, przedstawiła na takiej bożonarodzeniowej
salonie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Tam malarstwo, grafika i rzeźba są przedstawiane. I cóż tam w tym salonie można obejrzeć? Przeglądałem taką katalog tego salonu. Przyznam, że nazywa się Bożonarodzeniowy, a z Bożym Narodzeniem, no z Madonną i Dzieciątkiem, to tylko znalazłem dwa takie miejsca. Właśnie pani Marleny Nizio obraz i jeszcze inny, który miał tytuł Madonna, Madonny, olej na płótnie. I były to obrazy różnych Madon, ale wszystko na koniach cwałujących. No powiedzmy, że jakoś z Bożym Narodzeniem związane, bo wiele tych obrazów Matki Najświętszej wiąże się także i z Dzieciątkiem Jezus, a wszystkie inne, no w ogóle nawet nie tylko niekorespondujące, ale jak spoglądałem na obrazy, na tytuły, Trzy Gracje, jakaś Maskarada, Ogród na plaży, no takimi artyści na Boże Narodzenie, w tym salonie bożonarodzeniowym dzielą się z odbiorcami tych dzieł. Można by tutaj kolejno wiele następnych przedstawiać. No i ja jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, mianowicie związane z edukacją. Otóż przewodniczę także Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców. I otrzymujemy wiele listów różnych od nauczycieli, ale także i od rodziców, którzy też są wychowawcami. W tych listach pokazują także i swoje wystąpienia. No, patrzę tutaj na list rodziców, który został skierowany do szkoły, do dyrektora szkoły, do gimnazjum. Piszą: my rodzice uczący w klasie 1F tego gimnazjum, nie wymienię tutaj imienia, bo nie nazwy tej miejscowości, bo nie o to tutaj chodzi. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw, aby nasze dzieci poddawane były eksperymentom o charakterze pornograficznym oraz promującym przemoc, gloryfikującym zadanie bólu i śmierci. Zadziwiające. Pierwsza klasa gimnazjum. Rodzice przywołują tutaj odpowiednie artykuły Konstytucji, także i Konwencji o prawach dziecka i protestują przeciwko temu, co w załączeniu zapisują do tego listu, w załączeniu zapisują, jakie to teksty stają się przedmiotem analizy o dzieciach.